Cześć kochani. Przechodzę do Was z trzecią i ostatnią karteczką, jeśli chodzi o akcję Święty Mikołaj dla seniora. Eksploatuję w tej karteczce kolekcję świąteczną od Stamperii. Ona jest chyba z ubiegłego roku, ale pewności nie mam. Jest bardzo kwiatowa i kolorowa e i też będzie dla pewnej kolorowej dziewczyny. Pokazywałam wam tutaj przed chwilą te papierki. Ja generalnie nie lubię tak, takich bardzo naciapanych graficznie papierów. Na szczęście stamperia od pewnego czasu zaczęła wydawać też te tła do papierów. No i to ratuje używanie według mnie, w ogóle tych papierów graficznych stamperii, żeby nadać trochę oddechu projektom, a żeby nie było po prostu aż tak dużo grafik więc szacun tamperi za to, no ale wracając do Sedna moja karteczka wielce kolorowa jest dla Sylwii Sylwia jest, musi być bardzo fajną dziewczyną ponieważ lubi Disco Polo dlatego poprosiła mnie o płyty Disco Polo, nie wiedziałam w sumie jakie, więc po prostu kupiłam trzy różne składanki Poprosiła również o koszulkę z napisem Disco Polo i taką udało mi się znaleźć na Allegro. Również jest to fanka rękodzielnictwa, gdyż poprosiła o zestawy do wyklejania i teraz nie wiem jak to powiedzieć, Diamond, Diamond, Diamond Painting, Painting. Wiecie o co chodzi? To jest Painting. To, jest, to są te takie małe kwadraciki, albo kółeczka, albo trójkąciki do wyklejania plansz z różnymi grafikami. I muszę wam powiedzieć, że kiedyś, parę lat temu, z 10, popełniłam takie ze trzy obrazeczki, i to po prostu tak bardzo uspokaja, człowiek nie musi myśleć przy tym, co robi. Po prostu siedzi sobie i dziubie, i jak ten świstak przykleja te kwadraciki. Oczywiście bardzo istotne jest, żeby trafić na planszę z dobrze trzymającym klejem i nie odklejać od razu tej folii zabezpieczającej, tylko w miarę doklejania kwadracików ją odklejać od pozostałej planszy, bo wtedy po prostu ten klej wysycha. Więc ja akurat kupowałam wtedy, kiedy to nie było zbyt dostępne w Polsce kupowałam na AliExpress, teraz oczywiście już nie kupuję niczego na Ali, w związku z zaistniałą sytuacją. E, natomiast no, wtedy kupowałam i to były całkiem spore obrazki, sądzę, że takie 50 na 50 Ich wyklejenie zajm zajęło, zajmowało po kilka tygodni, natomiast to było bardzo odstresowujące, więc jeśli chcielibyście coś takiego spróbować, to bardzo Wam e, polecam. Oczywiście, o ile później będziecie mieć pomysł na wykorzystanie, moje trzy obrazki poszły na aukcje charytatywne. Oprawiłam je w ramki i wystawiłam na, na aukcję. I to chyba były aukcje wośpowe. No właśnie, przypomniało mi się, że muszę się w końcu zabrać za przedmioty na, na aukcje wośpowe w tym roku. Nie będzie tego dużo, no ale. No, ale chciałabym, żeby podtrzymać tradycję i również w tym roku coś przygotować. Tak, więc polecam Wam to wyklejanie. Te grafiki są naprawdę bardzo różne od takich dziecięcych, kwiatowych, religijnych, bo takie naprawdę fajne, jakby malowane akwarelą, czy też takie urbanistyczne, czy też jakieś futurystyczne, są też takie. Z wilkami, magią, jakimiś yy, łapaczami snów. O, to chciałam, bo po angielsku mi bardziej przyszło na myśl niż po polsku. Więc y, tak. O, i tu mi się też przypomniało, że dawno łapacza nie, z, nie robiłam. Może będzie wyzwanie w cudnej parce, ale to już raczej w przyszłym roku, bo teraz będą projekty. Ho-ho-ho. No więc y, tak, jutro y, pakuję już ostatnią. Ostatnie prezenty w tej akcji. Myślę, że w przyszłym roku również do niej przystąpię, ale też myślę, że byłoby fajnie, żeby tych Domów Pomocy Społecznej albo tych warsztatów terapii zajęciowej było więcej. Ja, jak się zorientowałam, że jest taka akcja, i spojrzałam, że jest DPS w mojej miejscowości. No, to wybrałam sobie trzy osoby, ale chciałam to przedyskutować z moją młodą, czy ona też je akceptuje. Tak wiecie, żeby ona też miała taką możliwość wyboru. I następnego dnia, jak już chciałyśmy rezerwować, bukować, przyklepywać te osoby, to już z całego DPS-u została tylko jedna osoba, ten Bogumił, któremu, któremu przygotowywałam pierwszą karteczkę z tej serii. Więc po prostu to się rozeszło jak ciepłe bułeczki. Dlatego też inny najbliższymi DPS właśnie również tutaj będę obdarowywać tymi giftami. Tak więc myślę, że Sylwia się ucieszy. Chciała też taką nerkę do tego, żeby, żeby wkładać sobie klucze, jak wychodzi z domu na warsztaty. Udało mi się też taką fajną neonową nerkę mocowaną do paska znaleźć, tak jak sobie życzyła, z Bigstara, więc mam nadzieję, że posłuży jej długo. No i jestem bardzo zadowolona z tego, jak udało mi się te prezenty zgromadzić, bo nie wiem jak, jak wy, ale ja bardzo lubię dawać prezenty, na pewno bardziej niż otrzymywać. No więc ja kończę tutaj moją akcję. Święty Mikołaj dla Seniora. Kończy się również moja karteczka. Życzę Wam jeszcze niewesołych wesołych świąt, bo jeszcze będą tutki przed świętami, ale na pewno życzę Wam dużo, dużo zdrowia. No i cóż, ciepła, bo to mrozy idą. Dotrzymajcie się kochani. Pa.